Bardzo surowe kary za L4. Następnie co nieco o Villa Plus. A na koniec szokujący ranking zaufania do polityków. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, gdzie codziennie macie dwa razy serwis informacyjny o 6.30 i 18.00, dlatego jak nie chcecie niczego przegapić i być stale na bieżąco z tym, co się dzieje w Polsce i na świecie, to zachęcam do subskrybowania naszego kanału na YouTubie lub obserwowania nas na Facebooku. A teraz lecimy z pierwszym tematem. Wychodzisz? Tak, mam wizytę domową. A czy korzystasz z tych elektronicznych dzwonień lekarskich poza przychodnią? Jak mam ze sobą tablet albo smartfon, no to pewnie, że tak. W 2022 roku lekarze wystawili rekordową liczbę 24,5 miliona zaświadczeń lekarskich. A trwający obecnie sezon grypowy już jest wyjątkowo dotkliwy. Co ciekawe, na L4 przechodzimy częściej niż w czasach pandemii i jak twierdzą eksperci, to główna z przyczyn zwolnień. Według danych ZUS opublikowanych przez Rzeczpospolitą, w 2021 roku wystawiono łącznie około 22 milionów zaświadczeń lekarskich z tytułu choroby. W ubiegłym roku było to już ponad 23,5 miliona, czyli o prawie 2 miliony więcej. Polacy częściej też decydują się na zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem. Niestety, najnowsze wyliczenia wskazują, że styczeń był równie trudnym miesiącem. W pierwszym tygodniu tego miesiąca zakażenie lub podejrzenie grypy stwierdzono u 300 tysięcy Polaków. W grudniu na grypę zachorowało ponad 1 200 000 osób, a szczyt przewidywany jest dopiero na koniec lutego. Dane te mogą zaskakiwać, szczególnie że 2 lata temu walczyliśmy jeszcze z pandemią, a mimo to dużo mniej osób zmagało się z chorobą i przechodziło na L4. Sytuację w pewnym stopniu można tłumaczyć napływem uchodźców z Ukrainy, jednak eksperci wskazują też inny, kluczowy czynnik. Okazuje się, że liczba chorych jest rekordowo wysoka właśnie ze względu na pandemię. To wtedy osłabiliśmy nasze systemy odpornościowe poprzez ograniczanie wychodzenia na zewnątrz, noszenie maseczek oraz stosowanie innych środków ostrożności. Izolacja od patogenów była wtedy konieczna, jednak obecnie będzie to odbijać się na naszym zdrowiu. Rosnąca liczba osób przebywających na L4 sprawiła, że ZUS przeprowadził w 2022 roku 2 razy więcej kontroli. Jak wynika z informacji przekazanych przez Monday News, dzięki temu kwota cofniętych zasiłków wzrosła o prawie 40%. Kontrole przeprowadzane przez ZUS mogą mieć charakter wyjazdowy lub zdalny poprzez weryfikację informacji z innych źródeł. Jeśli pracownik ZUS w trakcie kontroli nie zastanie chorego w miejscu pobytu lub zamieszkania, przeprowadzi kontrolę po raz drugi, prosząc jednocześnie o wyjaśnienie powodu nieobecności, na przykład wizyta w aptece lub u lekarza. Brak usprawiedliwienia może być podstawą do odebrania zasiłku chorobowego. Tylko w trzecim kwartale ubiegłego roku urzędnicy skontrolowali około 110 tysięcy osób i wystawili 6 tysięcy decyzji wstrzymujących wypłatę zasiłku chorobowego. ZUS przypomina, że nadużywanie zwolnień to kradzież składek odprowadzanych przez inne osoby ubezpieczone. System wyświetli imię i nazwisko. Wybierz albo wpisz adres pobytu w czasie niezdolności do pracy. Krok trzeci. Wskaż pracodawcę pacjenta. No i oczywiście można o tym mówić jako o Polakach, którzy notorycznie oszukują system ubezpieczeń społecznych, bo przecież nie jest to żadną tajemnicą. No, to działo się od zawsze. Jeżeli wpiszecie sobie w Google Polacy oszukują na L4, biorą L4 niewłaściwie, wyłudzają L4, no to znajdziecie te same newsy, które pojawiają się już pewnie nawet i od lat 90. Akurat aż tak daleko nie sprawdzałem, ale na pewno znajdziecie i takie adnotacje prasowe. A że teraz są bardziej perfidne, no takie też mamy czasy, że dostęp do zwolnień L4 jest po prostu łatwiejszy, bo jesteście w stanie sobie to załatwić za teleporadą, nawet nie wychodząc z domu, ale też media coraz częściej nagłaśniają ten temat, a to jest tylko zachęta dla osób, które być może i w normalnym przypadku by z takiego wałku nie skorzystało, bo dużo łatwiej jest pewnie poudawać sobie przez telefon niż na żywo u lekarza. Nie można jednak o tym zapominać, że sama pandemia to nie był tylko COVID, ale też niewydolna służba zdrowia, która sprawiała wrażenie, jakby cała skupiła się wyłącznie na tej jednej chorobie, bagatelizując setki innych, często nie mniej groźnych, a w dłuższym terminie śmiertelnych chorób, czego teraz mamy właśnie takie skutki. Sugerowanie, że są to na 100% nadużycia, jest co najmniej nie w porządku, kiedy nie przeprowadzimy rzetelnych badań w tym zakresie, o co też przecież jest ciężko, bo jeśli do tej pory nie przeprowadzaliśmy takich regularnych kontroli w domach Polaków chociażby,
to też nie wiemy, jaka była tego skala wcześniej. I to, że teraz będzie więcej wykryć, wcale nie znaczy, że jest więcej osób, które chcą oszukać system, bo może to oznaczać jedynie tyle, że wcześniej nikt nikogo nie kontrolował, a teraz puścili masowe kontrole. Musiałoby być procentowo do tych samych zwolnień L4, tyle samo proporcjonalnie kontroli, no to wtedy miałoby to sens, tylko jak widać oni się szukują do zmasowanych kontroli i będą sugerować, że nagle Polacy zaczęli oszukiwać. Guzik, prawda. Nie bez powodu też mamy do czynienia z takimi stereotypami, co można zauważyć w licznych memach, że dla Polaka L4 to czas na remont na przykład. Takie rzeczy nie biorą się przecież znikąd, takie stereotypy. Jednak czy skala zjawiska jest teraz wyższa niż wcześniej? No nie przesądzałbym. W każdym razie robi się na pewno coraz bardziej niebezpiecznie, bo wraz z takimi artykułami pojawiają się i takie o zarzutach korupcyjnych. A to już poważny temat. Jak pisze serwis prawo.pl, jeśli konsultacja lekarska nie ma faktycznie miejsca, to przekazanie płatności za zwolnienie lekarskie można potraktować jako przekazanie łapówki za wystawienie dokumentu przez osobę pełniącą funkcję publiczną, ostrzegają prawnicy, a za przyjęcie łapówki grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Karalne jest także udzielanie korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcje publiczne. A kiedy już takie artykuły zaczynają się pojawiać, to wiedzcie, że coś się dzieje. Uważajcie na siebie, bo wy, przeciętne szaraczki, nie będziecie mogli liczyć na takie taryfy ulgowe, jak teraz nasi politycy, o których sobie właśnie porozmawiamy. Dziękuję bardzo za zaproszenie na to dzisiejsze spotkanie, na tę dzisiejszą konferencję, która jest taką konferencją informującą o... Dotację dostała instytucja, która nie jest organizacją pozarządową i taka instytucja nie mieści się w katalogu podmiotów, które mogą dostać dotację. Ponieważ warunki konkursu były niejasne, a minister nie przestrzegał własnej procedury konkursowej, przygotowaliśmy wniosek do NIK i do prokuratury, oświadczyła na konferencji prasowej posłanka PO Krystyna Szumilas. Posłanka opozycji uważa, że w przypadku konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zostały złamane procedury. Pan minister Czarnek nie ogłosił ostatecznego wyniku konkursu, bo to, co jest obecnie na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, pokazuje, że w konkursie wygrały 42 organizacje pozarządowe. To nie jest prawda. Minister przyznał dotację 45 organizacjom, a na stronie ministerstwa nie ma ostatecznej listy nagrodzonych podmiotów, stwierdziła Szumilas. Jej zdaniem uchybień w przeprowadzaniu konkursu było więcej. Minister Czarnek miał także obowiązek opublikować informacje, które organizacje nie otrzymały dotacji. Takich informacji również nie znajdujemy na stronie ministerstwa, dodała, ponieważ warunki konkursu były niejasne i dotacje otrzymały podmioty nieuprawnione, a minister nie przestrzegał własnej procedury konkursowej, przygotowaliśmy wniosek do NIK i do prokuratury, zapowiedziała posłanka PO. Nigdy nie było takiego konkursu, by budynki dostawały prywatne podmioty. To dzieje się po raz pierwszy. W Ministerstwie Edukacji, ale też w Ministerstwie Kultury, stwierdziła posłanka Katarzyna Lubnauer. Można rywalizować właśnie w tej materii badania i opisywania wieków minionych, ale tej myśli politycznej, która... Jak widać, jedna i druga strona ma coś za uszami. Jest tutaj wulgarna wymiana zdań, cały czas jest informacja o tym, że są to jakieś lewackie instytucje, ze słów Czarnka oczywiście, które przyjmują nie mniej korzyści majątkowych za coś, na co kompletnie nie powinni dostawać pieniędzy i oto mają ten cały ból wiadomo czego. Z drugiej strony jest wylewanie pomyj na Przemysława Czarnka, na ministra edukacji i nauki, który przecież też nie powinien w ogóle ingerować w tego typu sprawy, a po prostu zająć się reformą edukacji, stworzeniem z naszego systemu szkolnictwa czegoś na wzór chociażby skandynawski, do czego często tak bardzo lubimy się porównywać, no i zrobienia z naszego wreszcie systemu edukacji porządku. Jednak i o to jest ciężko przecież, kiedy grupy nauczycieli, którzy są przyzwyczajeni do starego systemu, nie mają nawet ochoty niczego zmieniać. Finalnie, jak to zwykle bywa, nieważne, co by tam się stało, nieważne, ile pieniędzy by zostało finalnie nawet wyprowadzonych, no to jak to zwykle bywa, nikt nie poniesie za to odpowiedzialności. Za wydawanie tak ogromnych kwot na rzeczy, na które nie powinny w ogóle wydawać. I to wszystko idzie za nasze pieniądze. Za wypowiadanie takich treści zyskają na tym jedynie politycy, którzy są powiązani z organizacją rządową.
z partią polityczną Jarosława Kaczyńskiego. I teraz takie zasadnicze pytanie. Czy za Tuska będzie lepiej? Ba, można się zastanowić, czy za Tuska było lepiej. Najgorsze w tym wszystkim jest właśnie to, że to są do cholery nasze pieniądze, a oni robią z nimi, co tylko im się podoba. Następny temat. Dla pana premiera rada. W sprawie Zbigniewa Ziobry. Powiem dla pana premiera Morawieckiego. Nie zamieniajmy się rolami. To znaczy, Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wciąż pozostaje liderem, mimo największego wzrostu nieufności w porównaniu do grudniowego badania, wynika z rankingu zaufania przeprowadzonego dla Onetu przez Ibris. Na podium znaleźli się również Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki. Największy wzrost zaufania zanotował z kolei Donald Tusk. Rafał Trzaskowski ponownie cieszy się największym zaufaniem wśród badanych. Prezydentowi stolicy ufa 41,1% ankietowanych, to wzrost o 1,3 punktu procentowego. W porównaniu z grudniowym rankingiem Trzaskowski utrzymał prowadzenie mimo największego wzrostu nieufności. O 8,1 punktu procentowego na podium znaleźli się również prezydent i premier. Andrzej Duda uzyskał wynik na poziomie 38,3%. To wzrost o 1,2%. Z kolei Mateuszowi Morawieckiemu ufa 37,6% ankietowanych i jest to wynik o 1,5 punkta procentowego lepszy niż w grudniu. Na kolejnych miejscach znaleźli się Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Donald Tusk, którym ufa odpowiednio 32,9% i 32,6%. Badanych. Obaj politycy są również liderami wzrostu zaufania w tym miesiącu. Szef PSL zanotował wzrost o 4,6%, a lider Platformy Obywatelskiej o 5% w pierwszej dziesiątce znaleźli się również wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak. 31,7%. Prezes PiS Jarosław Kaczyński. 30,2%. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia 29,9%. Jeden z liderów Lewicy Robert Biedroń 27,6% i marszałek Sejmu Elżbieta Witek 25,8%. W pierwszej czwórce polityków, którym Polacy ufają najmniej, znalazło się trzech związanych ze Zjednoczoną Prawicą oraz Donald Tusk. Najmniej zaszczytna pozycja przypadła Zbigniewowi Ziobrze, któremu nie ufa 67,8% badanych, co i tak jest o prawie 2% lepszym wynikiem niż w zeszłym miesiącu. Za szefem Solidarnej Polski znalazł się lider Prawa i Sprawiedliwości. Jarosławowi Kaczyńskiemu nie ufa ponad 61% ankietowanych. Tym samym jest to spadek o 3,6%. Ostatnie miejsce na podium zajmuje Jacek Sasin. Ministrowi aktywów państwowych nie ufa ponad 60% biorących udział w badaniu. W tym przypadku to wzrost o 0,6%. Nie byłem i nie będę doradcą pana premiera Morawieckiego. Warto jeszcze tutaj zauważyć, że w 2020 roku Hołownia miał najwyższy wzrost zaufania, wtedy kiedy właśnie wchodził do polityki. Jak pisał o nim jeszcze serwis Polsat, ranking zaufania do polityków, wysokie miejsce Szymona Hołowni. Ale mimo tego i tak nawet nie mógł się równać z obecnie rządzącymi, bo taki Mateusz Morawiecki czy Andrzej Duda nawet mieli wyższe zaufanie od niego, nawet na jego wejściu. Mimo tego, że już mieli całą kadencję za sobą, a niektórzy to już ponad kadencję, bo wcześniej przecież też mieli okazję być w Sejmie, to wtedy nawet pisał o tym serwis Polsat.pl w ten sposób, powołując się na sondaż CBOS-u. Prezydentowi Andrzejowi Dudzie ufa 59% badanych, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu 51%, a liderowi Ruchu Polska 20-50% 48%, wynika z sondażu CBOS. Czy to cokolwiek zmienia? No właśnie tak nie za bardzo, bo i tak w dalszym ciągu możemy liczyć tylko na to, że mamy PiS, PO, PiS, PO, PiS albo PO. Dzięki serdeczne, trzymajcie się ciepło. No i hej.